Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, audycja Czas na Igrzyska, Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzisiaj znowu woda w moim, tutaj w mojej audycji, bo moją gościnią jest kajakarka, wicemistrzyni świata i Europy, olimpijka, złota i brązowa medalistka Igrzysk Europejskich. No jak mam wrażenie, że jak myślę o kobietach, kanadyjkarkach w Polsce, to od razu myślę Dorota Borowska. Cześć Dorota, bardzo mi miło, że wpadłaś. Witajcie. No właśnie, teraz już chyba taka ostatnia prosta przed igrzyskami. Co u ciebie? Wszystko dobrze. Jestem świeżo po kwalifikacjach krajowych do igrzysk. Zakwalifikowałam się w dwóch konkurencjach, na dwójce i na jedynce. Także wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czy jest to już forma olimpijska? Nie, jeszcze nie. Jeszcze 2 miesiące. To by było zbyt długo, żeby trzymać. To powiedz mi, jak ważne są te kwalifikacje krajowe, bo mam wrażenie, że słuchacze i ludzie z zewnątrz często nie rozumieją, że jak zdobywasz tę kwalifikację w twoim sporcie, to zdobywasz ją dla łódki, dla kraju i musisz to ciągle potwierdzać, prawda? Tak, w tym roku wyjątkowo bardzo trudny i sztywny był regulamin, ponieważ miałyśmy tak naprawdę jeden wyścig kwalifikujący. Przed poprzednimi igrzyskami w Tokio ścigałyśmy się do 2 wygranych punktów. Miałyśmy cykl 2 pucharów świata i jedne zawody kwalifikacyjne w kraju. I czyli jak się raz podwinęła noga, to miałaś jeszcze 2 szanse. Tak, tak. Tutaj ścigałyśmy właśnie się 2-1 albo 2-0. A tutaj wszystko było postawione na jeden wyścig. Tak naprawdę regulamin został stworzony w taki sposób, że żadne zawody wcześniejsze nie liczyły się, tylko było postawione na jeden wyścig, gdzie Mistrzostwa Polski właśnie odbywały się w Bydgoszczy, a ten tor tam potrafi jakby czasami stworzyć kilka niespodzianek wynikających z warunków, jakie na torze się odbywają. Ja pamiętam, że my zawsze narzekaliśmy na glony tam. Tak, jak jest tak teraz? Teraz pan... przepraszam, zapomniałam nazwiska. Pan Arendt zadbał o to, żeby glonów nie było, ale jednak ilość motorówek, które tam pływają, ponieważ sędziowie cały czas są dowożeni na inne wyścigi i... Falka ciągle jest, fala unosi się od brzegu, duża, prawda? Że tak naprawdę jedno podparcie i tutaj mogliśmy już przegrać wyścig. Jak to jest trudne tak dla ciebie, jako zawodniczki, że z jednej strony wiesz, że to ty zdobyłaś na międzynarodowych zawodach kwalifikacje. Na Mistrzostwach Świata się kwalifikujecie, tak? Tak. I ty się cieszyłaś z tej kwalifikacji, a z drugiej strony myślisz sobie, ja będę mieć tylko jedne zawody, żeby to potwierdzić i uzyskać tą kwalifikację jeszcze wewnętrzną, czyli w Polsce. I tak naprawdę... Czy to nie jest tak, że rok żyjesz do tych zawodów trochę? Od tych kwalifikacji międzynarodowych do tego punktu, żeby już wiedzieć, że wsiądziesz do tego samolotu, do Paryża? Znaczy, na pewno to było obciążające psychicznie, ale starałam się podejść do tego w ten sposób, że jeżeli no nie dam rady zrobić kwalifikacji krajowej, to widocznie mam w jakim celu jechać na igrzyska. Jeżeli taki wyścig na tyle mnie stresuje bądź cokolwiek, żebym popełniła błąd, to znaczy, że po prostu nie jestem dojrzała sportowo. Tak jak mówiłam, kobiece właśnie kajakarka, kanadyjkarka? Obojętnie. Tak? Nie ma znaczenia. Bo mi się zawsze kajakarka kojarzy jednak z dziewczynami, które są w kajaku, a jak wy w kanadyjkach, to kanadyjkarki. Ale jeżeli chodzi właśnie o twoją dyscyplinę, to zawsze mi się ona kojarzy z tobą. Czy już reszta cię dogoniła na tyle, że czujesz taki, nie wiem, oddech? Wydaje mi się, że po tych 2 latach treningu z innym trenerem, które dziewczyny miały, to trochę ten dystans nasz się wręcz powiększył niż zmniejszył. Okay. Także tutaj na pewno bardzo dobrą zawodniczką jest Sylwia Szczerbińska, która naprawdę fajnie wiosłuje i fajnie prowadzi 500-kę, ale jednak w tej konkurencji olimpijskiej jedynek to zdecydowanie dużo pewniej się czuję niż jak dziewczyny trenowały z nami i ta odległość między nami była mniejsza. A z czego to wynika? Jakiś zły cykl treningowy? Nie wiem, źle dobrany trening? Jak ty to widzisz? Mi jako
top jeden. Mi jako zawodnicy nie wypada komentować takich sytuacji, ponieważ każdy trener ma swój sposób treningu, ale wydaje mi się, że nie do końca dobrym pomysłem było to, żeby dziewczyny trenowały z facetami, bo jednak mężczyźni Kanadyjkarze pływają zdecydowanie szybciej niż kobiety Kanadyjkarki. Plus do tego mamy zupełnie inne dystanse. Mężczyźni mają jedynkę 1000, my mamy 200 metrów. Wydaje mi się, że jest to wręcz niemożliwe, żeby to pogodzić. I co to wynika trochę z tego, że trenując z facetami, wiesz, że niemożliwe jest spłynąć tak szybko jak oni, no bo to nawet z biologicznego punktu widzenia jest niemożliwe, ale jednak ciśniesz, bo chcesz być jak najdalej i to jest za duża trochę eksploatacja tego organizmu na treningach, tak uważasz? Nie, wydaje mi się, że w naszej dyscyplinie, w naszej konkurencji przede wszystkim w Kanadyjkach jest ważna woda i spokój na wodzie. A jeżeli ścigamy się z mężczyznami, to my nie jesteśmy w stanie zrobić treningu tak naprawdę, ponieważ fale, które oni robią, bo nas wyprzedzają, nie pozwalają nam na płynięcie. Myślałam, tak to porównałam, bo pamiętam, jak ja kiedyś zaczynałam jako młoda zawodniczka, byłam w grupie męskiej i chciałam zawsze doścignąć chłopaków, a nigdy tego nie mogłam zrobić, ponieważ byli ode mnie mocniejsi. I stąd moje pytanie, jak ważne jest to czucie wody u was w dyscyplinie? Wydaje mi się, że to jest 90% sukcesu. Naprawdę? Czyli nie te ciężary przerzucone na siłowni, nie wiem, kilometry wybiegane, bo chyba też biegacie sporo, czy nie? Tak. Kajakarki, pamiętam, w Wałczu tam biegały okrążenia wokół jeziora. Nie pamiętam jak wy, ale no właśnie, jak byś porównała ten taki trening okołowodny do tego treningu już na Kanadyjce? Znaczy każdy trening, który wykonujemy, czyli chodzimy na siłownię, na basen, biegamy, no to jest jednostka pomocnicza. I tak naprawdę ja jestem zawodniczką bardzo silną w porównaniu do innych zawodniczek na świecie, a jednak jeszcze nie mam złotego medalu Mistrzostw Świata. Tutaj tak naprawdę te czucie wody i czucie dystansu to jest jedna z najważniejszych rzeczy, właściwie najważniejsza. Tutaj mogę porównać jeszcze Sylwię Szczerbińską, która jest stosunkowo szczupłą zawodniczką i tej siły nie ma tak mocno zbudowanej jak na przykład niektóre inne zawodniczki, a bez problemu z nimi wygrywa. I po prostu już na takim poziomie te czucie wody musi być naprawdę bardzo duże. Siła jest ważna, ale nie najważniejsza i o tym trzeba pamiętać. Czyli uważasz, że czucie wody, jak na przykład masz dwie te cechy na podobnym poziomie, to mimo wszystko ważniejsze, że bardziej trochę czuć tą wodę, niż być jeszcze troszeczkę bardziej silną. Tak, tak. Tutaj zawsze trener mnie stopuje, bo ja chętnie dźwigam ciężary i trener mnie zawsze stopuje, że Dorota, to nie jest twoja dyscyplina. Nie? Okay. Więc tutaj jakby zdecydowanie stawiamy na wodę. Czyli twój ulubiony trening to jest trening na siłowni? Zaraz po wodzie. Zaraz po wodzie. Dobrze, że to dodałaś. Trener będzie szczęśliwy. No dobrze, no to jak na siłowni, to powiedz słuchaczom jakieś takie twoje rekordy, bo myślę, że to może być imponujące. Nie wiem, robicie wyciskanie, przysiady? Co najczęściej robisz? Wyciskanie i drążek. Okej. Okay. Ilość powtórzeń czy z ciężarem wy się podciągacie? Korzystamy z tabeli siły maksymalnej. To jest książka, znowu nie pamiętam. Nieważne, spokojnie. Powstała taka tabela, w której ilość powtórzeń oblicza się siłę maksymalną. I ja tak swój rekord mam 3 powtórzenia 105 kg na ławie. Na wyciskaniu? Na wyciskaniu. 3 razy na płaskiej ławeczce to 105 kg na 3 powtórzenia. Tak, na prostych plecach, bez mostku. O. No właśnie, bo to jest ten mały szczegół, prawda? Tak, tak. Z mostkiem krótsza droga, wyginasz się, nie tylko tutaj klatka i ręce pracują, tylko praktycznie całe ciało. No dobra, czyli 105 kilo, 3 powtórzenia, a robiliście one rep, jedno powtórzenie maksymalne, czy nie? Kiedyś, ale to tak 110 kg, później już trener z tego całkiem zrezygnował, żeby nie obciążać stawów, bo żeby nie trzeba było zakładać jednak tych maksymalnych obciążeń. Czyli jednak 3 powtórzenia, troszkę mniej niż max, tak. Ale to chyba mega
dużo. Nie pamiętam, ile Marta Walczykiewicz miała, ale pamiętam, że ona też chyba robiła fantastyczne wyciskanie. Tak, tak. Na pewno, ponieważ to sprinterka. To prawda. Siłę. I chyba też później brała udział w ogóle w jakichś zawodach na wyciskanie i tak dalej. A jeżeli chodzi o podciąganie? No to 3 razy z 40. Albo z i macie 35. Ketla pod wiesz, 3 razy z 35, tak. 1 raz z 40, bo już wtedy naprawdę tak wchodzi mocno. Czyli jak tyle zrobisz na siłowni, to wiesz, że to jest taka twoja dobra dyspozycja? Siłowa tak. Mhm. Jednak w tym roku troszeczkę tą siłę już odpuściliśmy, żeby głównie postawić na wodę. Podtrzymujemy oczywiście optymalny poziom siłowy, ale już się tak tym nie zachwycamy i nie dążymy do tego maksimum. Ale my się pozachwycamy mimo wszystko, bo są to imponujące wyniki. A robicie jeszcze jakieś inne ćwiczenia? Bardzo dużo. Okej, czyli nie tylko tak, jak mogłoby się wydawać, że tutaj góra, bo jesteście rozbudowane, czyli robicie taki trochę full body workout, można powiedzieć. Tak, tutaj trenujemy tak naprawdę ogólnorozwój bardzo, bardzo mocno. A powiedz mi, bo to jest chyba najczęstsze pytanie, które w ogóle słyszę, jeżeli chodzi o Kanadyjki. Ja też je zadam. Czy nie boli cię kolano? Bo powiedzmy słuchaczom, że wy jesteście wódcy w takiej specyficznej pozycji, prawda? Jednostronnej, asymetrycznej. Tak. Jedno wiosło. No właśnie. Jak to wygląda od środka? Od kulis czy tutaj. Czy boli kolano? To jest tak. Wracamy po wakacjach, kolano musi się zaadoptować. Ja rzeczywiście wychodzę dość często w trakcie treningu, żeby wyprostować się, żeby trochę poprawić krążenie. Czyli co, masz trening, dopływasz do brzegu, żeby na chwilę wyjść? Tak. Okay. Tak. Później już jak się zaadoptujemy z powrotem do naszej pozycji, to już jesteśmy w stanie trenować około 1,5-2 godziny na wodzie, nie wychodząc, lub wychodząc naprawdę raz na treningu. Ale jak już się zbliżamy do końca sezonu, to już wydaje mi się, że jest zmęczenie trochę organizmu i już znowu ten trening taki do 45 minut jest w porządku, bez wyjścia, ale już później trzeba wyprostować się na chwilę. A czy zmieniałaś się czasem stronę, żeby... Nie. Czyli jakbyś ty miała teraz zmienić stronę, to co, czułabyś się po prostu totalnie nieswojo? Znaczy... Zawiosowałabyś coś w ogóle? Znaczy ja bym zawiosowała. Ja się nauczyłam pływać po lewej stronie. Na takim poziomie, że jestem w stanie po prostu się utrzymać i popłynąć bardzo powoli. Okay. Ale przeważnie zawodnicy nie potrafią nawet wiosła złapać odwrotnie niż normalnie. Jak trudny jest to technicznie sport? Bo pamiętam, chyba w Wałczu robiliśmy jakieś takie testy, że nie pamiętam, chyba Asia Dittman była na Kanadyjce, Kasia Zilman, czyli wioślarki, i chwila, moment, prawie by się skąpały. Jak trudny to jest sport, powiedz mi, żeby ktoś tak z zewnątrz, chociaż przez chwilę, był w tej łódce? Jest to wręcz niemożliwe. Okay. Mamy powiedzenie, że jak 1000 razy się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. To ile razy Dorota się wywróciła? Ja? No tak pewnie gdzieś około 1000. Naprawdę? No. A teraz zdarza ci się, czy już teraz to jest totalnie nierealne? Zdarza się. Ostatni raz w marcu się wywróciłam. Byliśmy na zgrupowaniu klimatycznym w Portugalii. Całkiem w ogóle nie wiem dlaczego, po prostu. I tak samo w Japonii też wypadłam do wody, więc to czasami się zdarza. A to jest jakiś twój błąd, nie wiem, akwen, fala, czy po prostu chwila na przykład nieuwagi? Właśnie chyba rozproszenie. Rozproszenie, czyli czasem podczas treningu nie możesz zbyt wiele gadać z trenerem, żeby cię nie rozpraszał, czy jak to wygląda? Znaczy mogę, bo to też tak nie wygląda. Ja dość swobodnie się czuję na Kanadyjce, tylko czasami coś jakby nie zagra i... Czyli jesteś ciągle w tej pozycji, musisz być skoncentrowana, czyli poniekąd jak masz trening,
masz jakieś odcinki, domyślam się, czasami masz jazdę ciągłą, to nie możesz podczas tej przerwy być taka rzeczywiście rozluźniona i trochę odpocząć. Nie wiem, tak biorę trochę, bo nie wiem, jak u nas my miałyśmy przerwę, to mogłyśmy, wiesz, na chwilę się położyć do tyłu i tak dalej. Nie, a u was wy musicie być ciągle w spięciu takim, mam wrażenie. Znaczy, trzeba nauczyć się rozluźniać i korzystać z chwili przerwy i to jest bardzo cenna umiejętność, ale bardzo trudna i tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że ja cały czas się jej uczę. Jak długie macie, powiedz mi, treningi, bo dystanse wasze są sprinterskie, tak. A mówisz tutaj o 2 godzinach na treningu. Jak to wygląda? W okresie jesienno-zimowym tak treningi potrafią wyglądać, że godzina to jest minimum, 2 godziny maksimum. A teraz już w takim okresie przedstartowym to myślę, że zamykamy się w godzinie treningowej w momencie, kiedy schodzimy na wodę i z niej wracamy. A ile to jest kilometrowo? Liczyłaś kiedyś, ile kilometrów na przykład zrobiłaś w przeciągu sezonu, albo nie wiem, w przeciągu całego życia? Trener robi takie statystyki. W przeciągu sezonu chyba najwięcej zrobiłam 1500. Okej. Z całego życia nie mam pojęcia. Ale prowadzisz takie statystyki? Masz jakieś dzienniczki treningowe, czy to raczej trener? Prowadzę dzienniczek treningowy i przeważnie zliczam. No, ale tak mniej więcej około właśnie 1500. Czyli można powiedzieć, że jesteś trochę taka sfiksowana na temat tego swojego sportu. Była u mnie Klaudia Zwolińska, która mówiła, że nawet w wolnym czasie myśli o kajakach. Nawet kiedy trener im powiedział na zgrupowaniu w Nowej Zelandii, że mają wolne od kajaków, oni poszli na spływ kajakiem, ale innym, bo turystycznym, i dla nich to było wolne. Jak wygląda u ciebie? Wydaje mi się, że jakbym zeszła na kajak slalomowy, to dla mnie też to by było wolne. Tutaj tak naprawdę kajaki są moją pasją, ale od pasji też trzeba umieć odpoczywać, żeby w późniejszym okresie wejść ze świeżą głową do treningu. I ja umiem odpoczywać od kajaków. Czyli poza treningiem nie myślisz już o treningu? Jak to wygląda? Znaczy, jeżeli jest coś do przemyślenia, były jakieś błędy na treningu, które warto omówić z trenerem bądź ze sztabem, to jak najbardziej to robię. Ale jeżeli wszystko było okej i jesteśmy zadowoleni, no to staram się zapisać ten trening i o nim zapomnieć. A jak coś było źle, to długo rozpamiętujesz, czy raczej zapisujesz po prostu było, odbyło się, idę odpocząć, jutro kolejny dzień? Znaczy, ja rozumiem proces treningowy i wiem, że nie zawsze jest z górki i nie zawsze jest dobrze. To dobrze, że rozumiesz, bo czasem ciężko to zrozumieć. Tak, nie zawsze jest dobrze, prawda? Ja nie jestem typem zawodnika, który siebie katuje sam. Okay. I tak naprawdę, jeżeli coś poszło nie tak na treningu, no to ja jestem w stanie to sobie wytłumaczyć, że to jest trening i mogę być zmęczona, nie jestem robotem. Jeżeli coś pójdzie nie tak na zawodach, no to wiem, że to jest też droga, bo ja chciałabym popłynąć wyścig życia w Paryżu, a wszystkie doświadczenia, które po drodze zbieram, to jest dla mnie bardzo cenna lekcja, którą doceniam po prostu. No i o tym wyścigu, miejmy nadzieję, wyścigu życia, który już odbędzie się niedługo, bo na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a Dorota to nasza niekwestionowana nadzieja olimpijska, porozmawiamy po wiadomościach w drugiej części audycji Czas na Igrzyska. Druga część audycji Czas na Igrzyska, Agnieszka Kobus-Zawojska, a moją gościnią jest Dorota Borowska, Kanadyjkarka, multimedalistka wszystkiego, że tak powiem, wicemistrzyni świata, Europy, złota i brązowa medalistka Igrzysk Europejskich, olimpijka, no i nasza nadzieja olimpijska. Niestety będę trochę dmuchać ten balonik, no bo to jest już taka marka sama w sobie, która musi się przyzwyczajać do tego, że będziemy mocno trzymać za Dorotę na Igrzyskach w Paryżu kciuki. Dorota, myślisz o tym Paryżu, czy raczej tak trochę... Mówisz sobie, dobra, to jest droga, o której wspominałaś w pierwszej części, krok po kroku. Jak to wygląda? Znaczy, w mojej głowie zawsze gdzieś Paryż był nadzieją i celem zaraz po igrzyskach w Tokio. Ale jeżeli byśmy tydzień temu rozmawiały, to bym ci powiedziała, że nie myślę, ponieważ na razie mam zadanie zrobić kwalifikację krajową, a później będę myśleć o igrzyskach. Tutaj jestem już po tym zadaniu, więc już igrzyska są jednymi z najważniejszych. Czyli masz już spokojną głowę. Te kwalifikacje krajowe jednak są jedną z takich
trudniejszych, mam wrażenie, wydarzeń, no bo to jest już takie potwierdzenie wśród swoich. Czasem mam wrażenie, że łatwiej się startuje, znaczy zaraz mi powiesz, ale ja tak powiem ze swojego doświadczenia, że czasem miałam wrażenie, że łatwiej się startowało na zawodach międzynarodowych niż właśnie na tych krajowych, bo trzeba było się zmobilizować, a jednak to są zawody krajowe. Masz te koleżanki, z którymi trenujesz, musisz potwierdzić. Każdy na ciebie patrzy. Jak to wygląda u ciebie? To był wyścig o wszystko i dlatego on był ciężki, bo tak jak wspominałam wcześniej, ścigałyśmy się tylko w jednym wyścigu i on był trudny. Dla mnie obciążający, ale tutaj... Nie można było mieć złego dnia. Nie można było mieć choroby, nie można było mieć niedyspozycji, złapać glona, podeprzeć się. Co prawda ja się podparłam w wyścigu, ale udało mi się i tak wybronić. Co to oznacza podeprzeć się? Bo myślę, że nie każdy może. U was nazywa się to złapaniem raka. Tak. Czyli jak zahamowanie wiosła. Tak, jak utonie wiosło troszeczkę. Czyli u was się... Podpierasz. Okej, podpierasz. Czyli taki błąd, można powiedzieć, który trochę cię z rytmu wyprowadza w ogóle. Tak. Czyli wróciłaś do swojej jazdy i na pierwszą pozycję. Tak jest. No i obciążeniowo też mam takie zdanie, że jednak zawody krajowe... To jedne z trudniejszych zawodów, w których startujemy. Bo jak idziemy już, jesteśmy na zawodach międzynarodowych, czy to są Mistrzostwa Europy, czy świata, to już wiemy, że ścigamy się w samej śmietance. I tam jakby każda zawodniczka jest licząca się i nie ma słabych. I nie jest opcja z nią przegrać. Tak właśnie o tym mówię. A tutaj w kraju jednak to jest zupełnie inaczej. A to młoda mnie przegoni. Ktoś ci chcem zaskoczy, prawda? No. Czasami... No też tak uważam, że te krajowe zawody mogą być dlatego trudne. Ty masz kwalifikację olimpijską w dwóch konkurencjach, w jedynce i w dwójce z Sylwią Szczerbińską, którą już tutaj wcześniej wywołałyśmy. I to też trochę zaskoczenie było dla kibiców, że wracasz do dwójki, bo już pływałaś z Sylwią, już też w wywiadzie od razu po starcie mówiłyście, że musiałyście wrócić do tego, co kiedyś było. To jest twoja... Druga szansa na medal, tak to traktujesz? Czy... Tak. Tutaj... Cieszysz się z tego, że wróciłaś do dwójki? Ja cieszę się, ja lubię w osadzie pływać i trochę było mi przykro, że związek postawił taką decyzję, że byłam wykluczona z możliwości rywalizacji w dwójkach. Bardzo cieszy mnie fakt, że to jakby nie my z trenerem napieraliśmy, tylko że związek przyszedł do nas z prośbą o to, czy spróbujemy na tej dwójce, bo widzi, że tam w tych dwójkach coś nie idzie. Czyli byłaś asem w rękawie, można tak powiedzieć. Tak, i cieszę się, że właśnie jakby pomimo tego, że nie trenowałyśmy wspólnie już od wielu lat, to naprawdę fajnie pływałyśmy od samego początku, kiedy wyszłyśmy pierwszy raz w Wałczu po tej przerwie. To byłyśmy ułożone do siebie prawie że identycznie. Mhm. Jak trener nagrywał filmik, to byłyśmy bardzo w dużym szoku, że nasza technika tak bardzo jest dopasowana do siebie. A wiesz, że tak jak z boku się na was spojrzy, to trochę tak jak flip i flap, bo tak jak wspominałyśmy, Sylwia, no szczupła dziewczyna. Ja kiedyś, jak mi ktoś by powiedział, że ona jest Kanadyjkarką, ja bym w to nie uwierzyła, że właśnie trenuje ten sport. No ty właśnie taka siłowa jesteś, taka, no widać, że tam jest power po prostu nieziemski, a jednak ta dwójka, no dobrze pływa. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że nasze cechy się uzupełniają. Mhm. Sylwia ma bardzo dużą moc na wiośle, ja bardzo duży power we wiośle i dzięki temu jakby to płynie dobrze. A powiedz mi, wy jesteście na tej samej stronie? Tak. No właśnie, to też jest ciekawe. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla każdego, kto nas słucha. Że jesteście na tej samej stronie. Wkładacie do wody wiosło w tej, po tej samej stronie. Dlaczego nie skręcacie? Podkręcamy wiosło. Jak to wygląda? Specyficzny sposób wiosłowania w zależności od warunków. Mhm. Czasami wiosłujemy neutralnie, czyli lekko zakręcamy wiosło. Czasami jak wiatr jest z prawej strony, to narzucamy łódkę, czyli wiosłujemy od boku, w ogóle nie zakręcamy wiosła. A jak jest przeciwny wiatr, to wiosłujemy przy łodzi i podkręcamy wiosło maksymalnie. A powiedz mi, czyli jak masz osoby... po różnych stronach w łodzi, to one już nie podkręcają tego wiosła, rozumiem, bo bardziej
prosto płyną? To jest bardzo skomplikowane w Kanadyjkach, ponieważ to jest czucie zawodnika i czucie warunków. Na każdych warunkach inaczej się wiosłuje. I tutaj jakby my z Sylwią, to sympatycy kajakarstwa jakby będą nam zarzucać, że wiosłujemy po jednej stronie i że tak się nie pływa w Kanadyjkach. Mhm. A ja cały czas przypominam, że w Tokio na podium olimpijskim z 3 osad stojących na podium 2 wiosłowały po jednej stronie. Okay. Więc czasy już się zmieniły i polecam wszystkim sympatykom jakby się z tym zapoznać i ewentualnie zaakceptować. A my działamy jakby wspólnie. My we dwie podkręcamy i we dwie narzucamy. Jeżeli osady wiosłują prawa, lewa, mhm. no to muszą się zgrać, bo często działają przeciwko sobie, czyli jedna steruje i druga steruje, a tej sytuacji jedna powinna sterować, druga narzucać. I to jest kwestia tego, że zgodnie z regulaminem łódka powinna płynąć środkiem toru. Jednak na Kanadyjce zawsze się zbliża do jakiejś strony. Okay. Nie płynie się idealnie środkiem. I zarówno ja i Sylwia chcemy zbliżyć się trochę do prawej, a w łódkach, w których jest prawa, lewa zawodniczka, no to jedna chce się zbliżyć do prawej strony, a druga kładzie się na drugą stronę i chce się zbliżyć do lewej. Więc jakby tam wydaje mi się, że dużo bardziej trzeba poświęcić uwagi na zgranie się zawodników i dużo więcej jakby mieć tego na uwadze. Wiesz, dla mnie to jest abstrakcyjne, bo zawsze się śmieliśmy w swoim żargonie wioślarskim, że jak ktoś jakby był peruar po tej samej stronie, to by oni, peruar, czyli właśnie dwójka z jednym wiosłem, to by po prostu kółka kręcili, a wy jednak płyniecie na tym całym dystansie. Prosto, tak jak wspomniałaś. Powiedz mi, a realnie patrząc, jakie masz oczekiwania, jeżeli chodzi o start w dwójce? O jedynce to zaraz porozmawiamy o jedynce. Tutaj tak naprawdę oczekiwania... Takie twoje nawet. Moje są, żebyśmy popłynęły dobry wyścig. Mhm. A na co to wystarczy, to się okaże dopiero na mecie. Nie startowałyśmy w żadnych zawodach światowych, więc tutaj trudno nas porównywać do kogo innego. Teraz będziemy w ten weekend startowały na Mistrzostwach Europy, gdzie są jedne z faworytek Hiszpanki, które prawdopodobnie będą walczyły o medal w Paryżu. I tutaj przy nich jesteśmy w stanie zobaczyć, w jakim my naprawdę punkcie jesteśmy. W Polsce nie mieliśmy takiej Czyli okazji. Czyli jak będzie się blisko Hiszpanek, to znaczy, że jest dobrze. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Czyli w Polsce nie było trudno wygrać chyba tej dwójki. Oglądałam wasz wyścig na finiszu i zdecydowanie odchodziłyście. Miałam wrażenie, no jestem totalnym laikiem, jeżeli chodzi o waszą dyscyplinę, ale że te pociągnięcia przede wszystkim były takie soczyste i od co pociągnięcie odchodziłyście o te kilka centymetrów. Tak, tutaj nawet sobie mogłyśmy pozwolić na niekończącą się 500, czyli nie musiałyśmy robić samego końca 500, czyli nie musiałyśmy przyspieszać, bo miałyśmy już taką bardzo dużą przewagę, że już chciałyśmy płynąć po prostu na wygraną. Żeby się nie męczyć za mocno, tak. Żeby zatrzymać trochę te siły, tak? Tak, bo to jednak był wyścig przed Mistrzostwami Polski, gdzie ja startowałam tylko jedynkę, ale Sylwia miała dużo startów przed sobą, więc tutaj starałyśmy się jak najmniejszym kosztem, a i tak to pozwoliło nam osiągnąć spektakularną przewagę. A powiedz mi, na igrzyskach najpierw będzie jedynka czy dwójka? To się będzie trochę przekładać. Okej. Okay. Najpierw jedynka, potem dwójka, później może jedynka, później dwójka, dwójka finał, jeden dzień przerwy i jedynka, mam nadzieję, finał. Czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Powiedz mi, jak teraz z perspektywy czasu na to patrzysz, sukces czy porażka? Bo wiele osób mówi, że czwarte miejsce najgorsze dla sportowca. Jak ty do tego podchodzisz? Mi pan dziennikarz powiedział, że podobno sportowcy mówią, że 9, bo poza stypendium. Ja na stypendium. Bardzo dobrze. Ja na stypendium się załapałam, więc nie było najgorzej. Ja uważam, że to była bardzo cenna i bardzo wartościowa lekcja życia, bo to, że stałam się inną zawodniczką, to, że zaczęłam inaczej myśleć, inaczej postrzegać swoją dyscyplinę i siebie samą, swoją wartość, to jedno. Ale to, czego się nauczyłam dzięki temu, dla mnie niezdobycie medalu w Tokio było końcem świata. Mhm. Ja naprawdę kończąc start, czekając bardzo długo na wyniki końcowe, gdy zobaczyłam, że jestem czwarta, to byłam przekonana, że świat się w tym momencie zatrzyma. Mam dreszczasz, jak o tym mówisz. Ocean zaleje lądy. Dla mnie, w mojej głowie to tak wyglądało. Dla mnie nie było w ogóle
nic gorszego, co może się przydarzyć, mhm. a jednak dźwignęłam to i pozbierałam się i teraz nawet o tym myślę, to nawet kiedy wspominam igrzyska w Tokio, to już nie łzawią mi się oczy, tylko nawet się uśmiecham, doceniam to, bo bardzo mocno się zmieniłam i sądzę, że gdybym zdobyła medal w Tokio, to mogłabym nie być tą osobą, którą jestem teraz, a ja siebie bardzo lubię i bardzo doceniam, więc uważam, że po prostu Tokio było drogą do Paryża. Czyli można powiedzieć, że przed Tokio znaliśmy totalnie inną Dorotę Borowską niż teraz jest ta przed Paryżem? Tak, zdecydowanie. I jak teraz patrzysz na ten Paryż? Jak, no nie chcę zadawać tego. Jak patrzysz na ten Paryż? Z nadzieją, ale też z pokorą sportową. Mhm. Ale tutaj jestem o tyle spokojniejsza, że właśnie przeżyłam już to czwarte miejsce na igrzyskach, że wiem, że to nie jest dla mnie najstraszniejsze, nie zdobycie medalu olimpijskiego, bo ja już tego nie zrobiłam raz i wiem, że jestem w stanie przenosić góry, nie tylko sportowo. Okay. Lubię siebie, wierzę w siebie. Pracuję na medal olimpijski, bo pracuję mocno, bardzo dużo poświęcam na to uwagi, czasu i zdrowia, ale gdy to się nie uda, to mój świat nie runie. Więc tutaj jestem, cieszę się, bo jestem bardzo spokojna i dzięki temu mam nadzieję, że moja głowa też będzie luźniejsza i ta presja, która próbuje być narzucana z każdej strony, mhm. nie spowoduje jakby mojego usztywnienia i będę mogła popłynąć to, co umiem, a nie to, co będzie mi pozwalała głowa. A jak to wszystko przepracowałaś? Ja zaczęłam... I czy to był długi proces? Wiesz co, to troszkę się złożyło bardzo dużo czynników na to, ponieważ ja w 21 roku, 21 były igrzyska, w 22 roku miałam operację. Mhm. I tak, po igrzyskach we wrześniu mieliśmy Mistrzostwa Świata. Ja nie mogłam za bardzo przeżyć takiej żałoby po tych igrzyskach, tylko musiałam wiosłować. Ja płynęłam na Kanadyjce i ja płakałam. Nie chciałam tego robić. Okay. A nie mogłam jakby zostawić wiosła, bo miałam jeszcze zawody w zanadrzu. Później jakby cały czyli czas... Czemu musiałaś płynąć na tych Mistrzostwach Świata? Bo po tak prostu z trenerem zdecydowaliśmy kiedyś, tak? Okej, okay, że taki był wasz plan i nie mogliście w trakcie sezonu tak. tego zmieniać. Czyli jeszcze po Igrzyskach Olimpijskich miałaś Mistrzostwa Świata, mm-hmm. w którym zdobyłaś medal. Tak, tak. I co, nie cieszył cię ten medal? Znaczy, ja nie byłam gotowa, żeby wtedy wiosłować, żeby w ogóle ten sport mnie cieszył. Czyli powinnaś wtedy uważać, że odpocząć, totalnie się odciąć od tego. Tak, no ale przewiosowałam w każdym razie do marca. W marcu nabyłam kontuzji, którą w sumie chyba miałam już dużo wcześniej, tylko wtedy zaczęła się ujawniać. Czy po igrzyskach w ogóle nie miałaś przerwy, wakacji, jakieś oddechu? Dwa tygodnie nie wiosłowałam. Nie, to nawet nie, bo to było jeszcze tak, że jak wróciliśmy z igrzysk, za dwa tygodnie były Mistrzostwa Polski. Okej. Okay. I trzeba było innym potwierdzić, że tak. ja jestem no. olimpijką. Żeby potem wszyscy nie gadali, że gdyby ktoś jednak inny jechał, to może byłoby inaczej. Mm-hmm, tak, to prawda. Tak, to są ciągle trudne tematy. Nie? Dokładnie. No i potem te Mistrzostwa Świata. No i ja przyszłam tą operację w kwietniu. Ja 27 kwietnia 2022 roku miałam operację i dzięki temu miałam sezon odpoczynku. Mm-hmm. I tak naprawdę ja oglądałam zawody, ja się cieszyłam, że mnie tam nie ma. Ojej, czyli zatęskniłaś trochę, zgłodniałaś trochę tego. Wiesz co, miałam czas jakby zobaczyć, jak moje życie wygląda bez sportu. Okej, okay. I jak wygląda? I było mi nudno. I ja mm-hmm. poczułam właśnie, że jakby moja wartość jako człowieka nie zależy od tego, czy ja zdobyłam ten medal w Tokio, czy nie. Jakby poczułam, że ja kocham sport, że ja chcę to robić, a nie, że ja muszę. Mhm. Mi jakby tego brakowało i dzięki temu, że ja ten sezon miałam przerwy, to ja byłam w stanie zamknąć troszeczkę drzwi od Tokio, uchylić trochę na Paryż i dzięki temu dotrwać do tego miejsca, w którym jestem. Bo sądzę, że gdyby nie ta kontuzja, gdyby nie to, że miałam sezon przerwy, to mogło być tak, że już po tamtym sezonie, po igrzyskach, bym nie dała rady już dalej kontynuować. Czyli uważasz, że ta kontuzja wbrew pozorom była dla ciebie pozytywnym trochę zdarzeniem? Tak, ja uważam, że tak. Mhm.
A trudno było wrócić? Do sportu wyczynowego? No i na ten twój topowy poziom. Czy tego się nie zapomina, jak z jazdą na rowerze? Wiesz co, ja mam bardzo dobre czucie właśnie wody i jak po miesiącu zeszłam na wodę, na 2 kilometry, co prawda, to byłam pod wrażeniem, jak ja dobrze ją czuję. Mm-hmm. To nie było tak, że się trzęsłam, że jakoś czułam się niestabilnie, tylko po prostu zeszłam i popłynęłam 2 kilometry, ale zawsze. I tak bardzo, bardzo powoli wracaliśmy, więc tutaj czy było trudno? Najtrudniejsze, co dla mnie było, to zrzucić wagę. Okay. Bo ja przybrałam po operacji i jakby ja wiedziałam, że jestem oceniana przez towarzystwo kajakowe, mm-hmm. ale jakby wiedziałam, że zrzucenie wagi dla mnie to jest proces i nie chcę tego robić szybko, nie mogę, bo no, one wrócę. Tak? No właśnie. Niestety. Choćby się bardzo chciało. I dla mnie przede wszystkim to było najtrudniejsze. Mhm. I ile potrwał ten proces, żebyś już siadła na tę łódkę po tej kontuzji, po tej operacji i poczuła się, że jest wszystko okej? Wydaje mi się, że już 2 miesiące po operacji już zaczynałam pierwsze treningi tempowe, więc w miarę szybko. Tak. A powiedz mi, czy Tokio wspominasz jako już teraz... No właśnie, jak wspominasz Tokio? Jak myślisz sobie Tokio, Igrzyska Olimpijskie, to co ci pierwsze przychodzi na myśl? Nie musi być związane z wodą. Co pierwsze przychodzi mi na myśl, jak myślę Tokio, Igrzyska Olimpijskie, to doświadczenie. Okej. Okay. Doświadczenie przede wszystkim. A poza wodą coś cię zaskoczyło? Bo to były twoje pierwsze Igrzyska. Tak, coś cię zaskoczyło? Wiesz co? Nie za bardzo miało mnie co zaskoczyć. To był rok pandemiczny, tak. Wtedy pamiętasz, jak te igrzyska wyglądały. Nie było kibiców, ta stołówka też nie była taka przyjemna. Mm-hmm. Sama wspominałaś to w swojej książce, że tak. tego ducha sportowego trochę tam zabił nie było. COVID, dokładnie. A poznałaś kogoś, nie wiem, spotkałaś, bo przed pamiętam Tomek Majewski mówił, że Messiego widział, nie? Ja pamiętam, że biegłam za Alison Felix, ale dużo postaci jakoś mi nie mignęło. A ty? Jak u ciebie było? Wiesz co, ja widziałam często biegaczki te z Kenii, mm-hmm. tak? Na 5 kilometrów, czy na ileś one biegają i tak robiły trening zawsze jak ja byłam w parku i siedziałam. O, i tak sobie obserwowałam, a one biegają jak gazele. No to rzeczywiście, to wygląda trochę tak artystycznie, jak te nogi tak idealnie przekładają. No dobrze, Dorota, musimy niestety kończyć. Ja przede wszystkim chciałam ci życzyć, żebyś była zadowolona w Paryżu, po Paryżu i żebyś nas odwiedziła z medalem, a jak nie z medalem, to z uśmiechem przede wszystkim. I ostatnie 3 pytania mam do ciebie. Gdybym nie była sportowcem, byłabym? Behawiorystką. O, moje najlepsze sportowe wspomnienie. Usłyszenie pierwszy raz Mazurka Dąbrowskiego stojąc na podium. I moje motto. Przestań marzyć, zacznij wierzyć. O, i tego wszystkim życzymy. Do zobaczenia po Paryżu. Moją gościnią była Dorota Borowska. Dziękuję.